pan radny Sejmiku Województwa Śląskiego, przy placu Okrzei znowu. Panie Henryku, w tym budynku lata temu, ale nie tak dawno w sumie, był pan tym najważniejszym urzędnikiem, bo kierował pan starostwem powiatowym. Dzisiaj przybywa pan tutaj jako właśnie samorządowiec wojewódzki z informacjami dobrymi, bo dotyczącymi rozwoju infrastruktury drogowej. I pan marszałek Klimosz wspomniał, że bez radnych sejmikowych no nie byłoby tych tematów, bo państwo naciskaliście na to, aby te inwestycje rozpocząć, ruszyć. Ma pan absolutnie rację, panie redaktorze. I w sumie, gdyby to tak wszystko podsumować, co pan powiedział, w zasadzie mógłbym powiedzieć, że to jest również i odpowiedź. Tak się złożyło szczęśliwie, że akurat tu dla Raciborza, że w tych przedsięwzięciach, no w sumie my mówimy o czterech przedsięwzięciach, które w tej chwili mają, jakby nabrały rozpędu, biorą udział ludzie, którzy są związani z samorządem i którzy mają świadomość tego, co to jest samorząd i że bez radnych, bez samorządu nie zrobimy nic. Nie ma ludzi na tym świecie, w ogóle na tym świecie i we wszechświecie, chyba że to osoba nam najwyższa jest w stanie coś zrobić sama. Bez działania wspólnotowego nie ma nic. I tu dzisiaj bardzo ładnie było przypomniane, co się wlecze przez całe jakby pokolenia radnych. Mówię o moście, czy o, sama obwodnica, czy to było marzenie ściętej głowy. Na dzień dzisiejszy to się materializuje, ale materializuje się tylko dlatego, że jest wspólne zdanie. Mamy dużą przychylność naszych przyjaciół, kolegów radnych, począwszy od Rybnika, a skończywszy tam na Częstochowie czy Katowicach. I zresztą sam pan profesor Sławek w tej kwestii również pomagał, znaczy jako radny. No ale to jest też kwestia sprzedania tego naszym kolegom, bo przecież województwo śląskie to nie jest tylko powiat raciborski. I ja się bardzo cieszę, że doszło do tego i dwa, nie byłbym uczciwy, gdybym nie powiedział o nieprawdopodobnie silnej roli powiatu raciborskiego i Rady Powiatu Raciborskiego i Zarządu Powiatu Raciborskiego. Zresztą, szanowni państwo, pamiętacie, że ja zawsze mówię i używam określenia my raciborzanie. To nie Heniek Siedlaczek, to nie ktoś, kto buduje most w Rudach za 2 tygodnie, to nie ktoś, kto wręcz nawołuje kogoś tam do roboty. To nie o to chodzi. To jest działanie wspólnotowe. To my, raciborzanie, wybudowaliśmy szpital, teraz budujemy obwodnicę, po tych wszystkich historiach, które się dzieją, szanowni państwo, bez sokołów, bez jakichś historii, to my, samorządowcy, wspólnie z samorządem powiatu raciborskiego i województwa śląskiego dajemy tą nakładkę na drogę 919, na drogę do Kuźni Raciborskiej wreszcie. I to ja się czasami dziwię, że ktoś się na tym uwłaszcza. To nie o to chodzi. My. Zauważcie, ja nie mówię nazwiskami. To my. I to jest ważne, że to wójtowie wsiądą w samochód, pojadą w sprawie drogi Racibórz Pszczyna, poprosili Henio, chodź, jedziemy do marszałka, umów to, bo jesteś narzędziem w tym wszystkim. Tak, i to ja dzisiaj zapowiedziałem, że prędzej czy później, ale bardziej prędzej, twierdzę, że jeszcze przed końcem tej kadencji, dojdzie do kolejnej konferencji tutaj właśnie w Raciborzu, bo Rybnik już zaczął. My jako Urząd Marszałkowski, jako Sejmik, no Urząd Marszałkowski, Sejmik Województwa Śląskiego ma skumulowane środki, jest przygotowany merytorycznie i planistycznie do rozpoczęcia budowy swojego odcinka drogi Raciborz-Pszczyna. Nie będzie oczywiście ta cała część do Kornowaca, ktoś powie i tak dalej. Tak, ona w tej chwili jest przystosowana do potrzeb tej części nowocześnie budowanej, bo ona musi wytrzymać ten czas i ona gdzieś tam potem będzie powiększona. I tak można wiele. Zobaczcie państwo, w tak krótkim czasie doszli do głosu samorządowcy z doświadczeniem. W tak krótkim czasie, bez pikników, bez wrzasków, bez niczego, po prostu zabraliśmy się za robotę. I to nie jest tak, że teraz ktoś przynosi w siatkach jakieś tam, jak to kiedyś Leonard Fulneczek powiedział, złotki z nieba lecą. Nie, to jest praca. To jest praca, to jest zrozumienie, a po drugie znajomość sprawy. Proszę pamiętać starszych raciborzan, mieszkańców Grzegorzowic czy gminy Nędza,
gdzieś tak im przypominam, od kiedy z tym mostem gdzieś tam rozmawiamy. Zresztą dużo rzeczy jest w tej chwili zabagnionych i to ja się nie wyzłośliwiam na nikim. Po prostu trzeba się wziąć, tak, ktoś powiedział tam przy moście, trzeba się wziąć do roboty. Tak, i szanowni Państwo, to jest dobre hasło, ale w tym sensie pozytywnym. Wczoraj miałem telefon. Uciekłem teraz od tematu, ale słuchajcie, tyle rzeczy pozostało, które po prostu zaniechano. Chodzi o dług graniczny. Dzwonił pan Lothar Witek wczoraj. Mówi, Hynio, powiedz, co to z nami będzie. Jodali siedza w tej mojej zagrodce na tym kamieniu. No co mam chłopu powiedzieć? Nikogo to, wszystkich to przez... A to są nasze sprawy raciborskie. I my się na tym znamy. My to wiemy, to wiedzą wójtowie Krzyżanowic, ci poprzedni, obecni, to wiedzą wójtowie pozostałych, Krzanowic, burmistrzowie i tak dalej. To są sprawy, które my znamy, tylko nas zostawiono z tym. Oprócz tego, no może tego nie będę mówił, ale prawda jest taka, że ja się bardzo cieszę, że znowu ten dzień dzisiaj jest dla mnie taki ważny, bo on jest taki po raciborsku, że to my do kupy robimy. I ja się cieszę również, że nas zrozumiano, że jest to spotkanie dzisiejsze, jest wypracowane poprzez wiele wizyt, począwszy od starosty raciborskiego pana Grzegorza Swobodę, począwszy od radnych, naszych wójtów, już ich wymieniam nie będę, ale wielu z nich brało udział w różnych wizytach, albo samodzielnie, albo w imieniu kogoś. No i nas radnych, bo to jest działanie wspólne. To jest bardzo takim przykładem i pomnikiem działania wspólnotowego jest szpital. I dzisiaj, szanowni Państwo, pamiętajcie, ta obwodnica i ten most tak samo. Takim przykładem jest droga krajowa 45. Takim przykładem jest blok operacyjny. Takim przykładem jest Śląski Oddział Straży Granicznej. To nie jeden Jasiu, Henio, Kazio dzisiaj. Nie, my. My. Cały czas każdy, kto do tego był przygotowany, miał to wsparcie. I to miał wsparcie niesamowite, bo jeżeli ktoś gadał głupoty, że Racibórz to jest miasto kryte strzechą i gontem, to dostawał po uszach nawet w takiej zacnej gazecie, co nie zapomnę jej tego do końca życia, bo to był hit. Wtedy, bo tak trzeba było, huknąć pięścią w stół. I to my mamy dzisiaj. Ja czekam. Myślę, że jeszcze zdążymy w tej kadencji samorządu, czego życzę zarządowi powiatu raciborskiego i radnym powiatu raciborskiego i nam, raciborzanom i sejmikowi, żeby te rzeczy, te kwestie zamknąć wreszcie, żeby przestali, co po niektórzy, uwłaszczać się, czy to na Muzeum Piastowskim, czy to na jakichkolwiek innych historiach, które powstały dzięki naszemu wspólnemu działaniu. My nie uciekamy od współpracy z jednymi i z drugimi. I tych przykładów ja jestem w stanie podawać wiele, że kiedyś było normalnie. Mogliśmy się dogadywać. Kiedy nawet rządzili inni, mogliśmy dla Raciborza, będąc w innej opcji, prowadzić skutecznie wielodziesięciomilionowe inwestycje, bo było normalnie. Natomiast dzisiaj może to jest pierwszy krok do normalności, czego bym sobie życzył moim dzieciom, moim wnukom, bo i wam, szanowni państwo, bo to jest bardzo ważne. Jeszcze panie Henryku, ostatnie dopytanie, czy panu coś zrobiło lekko, tak ciepło na sercu, kiedy pan wszedł znowu na to piętro, znowu wszedł pan do tej gabinetu. One się trochę zmieniły od czasu, kiedy pan urzędował, ale mimo wszystko kubatura, jakby ten układ pozostał bardzo podobny tu w starostwie. Panie Mariuszu, tak, zrobiło mi się bardzo ciepło i zrobiło mi się bardzo miło, tylko muszę panu powiedzieć, że to starostwo, w tym starostwie ja tu już nie pracowałem. Tu pracował Adam Hajduk, którego pozdrawiam, mój wielki, cudowny przyjaciel. Faktycznie, pan był na klasztornej. Tak, ja już byłem posłem. A mi jest bardzo miło i ciepło i zawsze chodzę, oglądam, co się tam dzieje na Klasztornej 6, bo to było starostwo w bardzo siermiężnych warunkach, żeśmy tam pracowali, a to Adam Hajduk, znaczy razem z Adamem Hajdukiem i z Jurkiem Ziątkiem, już nieżyjącym, już żeśmy adoptowali, bo to był budynek delegatury, a tam internat, który żeśmy przenosili z dużym wrzaskiem wokół nas do Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Tak, my w trakcie, kiedy byłem starostą, żeśmy adoptowali to wszystko i
Jak sobie Państwo przypomnicie, adoptowaliśmy również strychy w Szkole Mistrzostwa Sportowego na ulicy Kozielskiej, zresztą pierwszą w Polsce, i tu z bardzo dużą pomocą wielu cudownych sokołów, począwszy od pana Wojtka Nazarki, skończywszy na wielu, wielu fantastycznych ludziach, Januszu Obarymskim i wielu, wielu, nie chcę tutaj nikogo pominąć. I to jest też taka sprawa wspólnotowa, kiedy ulica Batorego, mieliśmy tam z sobą zgrzyty, ale jak się rzucało hasło Racibórz i my, nie było o czym gadać. Tak, wszyscy stawaliśmy równo w jednym szeregu. Czy to był prezydent Markowiak, czy to był prezydent Jan Osuchowski, fantastyczny przyjaciel, czy to był Mirek Lęk, kapitalne czasy. I też żeśmy się nie zgadzali. Oj, i bywało różnie i tak dalej. Ale jeżeli chodziło o dobro wspólne, nie było o czym gadać. Po prostu nie było o czym gadać. Czyli mieliśmy takie jakby twórcze spory, tak? I tego bym sobie życzył. My nie musimy jakby śpiewać w jednej tonacji, ale my musimy śpiewać w jednym chórze. I to jest ważne, żeby prędzej czy później nie dochodziło do dysonansu. Pięknie, pięknie. Dzięki.